Dzień dobry, to jest Tyrany, a ja jestem Wilku i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z tej arcyciekawej serii CRPG, która pojawiła się niedawno na komputerach osobistych. Słuchajcie, jesteśmy nigdzie indziej, a w Sądzie Tynona, naszego mentora, wodza i wskaziciela Ostoi Sprawiedliwości i oka Temidy, które jej, Temida nie ma oka tak przy okazji, ale to tak sobie gadam głupotki. No i musimy wyjść i lecieć dalej, dokładnie tutaj sobie wejdźmy w dziennik. Musimy przejść, słuchajcie, moi drodzy i kochani, do znajdź drogę do wieży w Rozstajach Lethiany. Czyli to Rozstaje Lethiany to jest miejsce, które w czasie podboju sobie podbyliśmy. Niespokojne wizje. To, co zrobiłeś w sali wyniesienia w studni Wendriena, dało ci moc oddziaływania na wieżę, zanim znalazłeś się na szczycie wiedzy, w momencie, gdy zakończyłeś edykt, miałeś wizję. Miała pomóc ci ona zrozumieć moc, którą posiadłeś. No i miałem wizję, ale dalej nie rozumiemy tej mocy, podejrzewam wszyscy. I musimy tam się udać. Przy okazji, u Tunana dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie jeden albo drugi z nich, czyli albo głosy Nerata, albo i grobowy Asze, nie wiem jak to się czyta, jest jednym z wodzirejów w spisku przeciwko Rosowi, a my dostaliśmy takie zadanie od Tunona, żeby dowieść, który. Ale żeby nie yes. Dalej nie, słuchajcie, nie smęcić, lećmy sobie do wyjścia. O, coś się dzieje. Blenden Marko, słuchajcie, to jest kolejny z archontów, to jest archont, który zajmuje się skrytobójstwem. Witaj z powrotem, chłopcze. Obejrzenie spełnienia edyktu byłoby niezłą rozrywką, ale chyba cieszę się, że przeżyłeś. Archont cieni tak zwany. Jak on się do nas ma? Wrogość, przychylność, no nie tak dobrze. Zbratałeś się ze szkarłatnym chórem. Co, lubisz tajemnice i podstępy? Nie mieliśmy, mieliśmy mało czasu, a Asza grał na zwłokę. Postawiłem na archonta, który zapewniał mi... Aha, czyli Blenden, słuchajcie... Blenden Mark był bardziej przyjacielem Aszy. Zyskaj pomniejszą. Nie dziwię się, że zachowujesz ostrożność. Asza od lat walczy bez posiłków, w przeciwieństwie do chóru, kiedy w zgardzeniu ginął Legion Maleje. Okej. Zakładam, że zmierzasz na spotkanie z głosami, by cóż, cokolwiek dla ciebie szykuję. Jednak najpierw muszę uciąć sobie pogawędkę. Słucham. Wszyscy ci się przyglądają. Uczyniłeś bowiem coś niemożliwego. Spróbujesz zgadnąć, o czym mówię? Okej, co my tutaj mamy? Chcę odpowiedzieć jakoś sprytnie. No właśnie, co to wybrać, słuchajcie. Jestem pierwszą osobą, która unika twoich retorycznych pytań. Drugą, jeśli o to chodzi, i to nie w tym rzecz. Obwieszczenie edyktu to nic nowego. Podobnie jak przeżycie lub spełnienie warunków edyktu, jesteś jednak pierwszą osobą, która obwieściła edykt, a potem spełniła jego warunki i przeżyła. Za jednym zamachem udało ci się przeżyć drugi edykt, zakończyć ten, który obwieściłeś, a do tego obudzić magiczną budowlę, która przez stulecia pozostawała ośpiana. Okej, okay. A teraz trafiłem na twoją skróconą listę potencjalnych i problemów. No, uśmiecha się złowieszczo. Mniej więcej, głównie więcej. Nie interesuje mnie, co czynisz z tymi informacjami, ale powinieneś wiedzieć, jakie zagrożenia na ciebie czyhają, skoro nie jesteś już nikim. Zadając się z głosami, nie zapominaj, że będzie się bardzo starał zrozumieć, co takiego cię wyróżnia i jak może to wykorzystać dla własnych korzyści. Dziękuję za poradę. Okej, chciałem zadać pytania, ale chyba nie zadam mu ich. No właśnie, trochę niedobrze, no ale trudno. No dobrze, jak widzicie wszyscy, tutaj mamy piękną mapę i będziemy lecieć dalej. A będziemy lecieć dokładnie tutaj, czyli do wieży Zmierzchu, przy której jest, słuchajcie, przy której są Rozstaje Lethiany. To jest taka bardzo duża, rosnąca osada kupiecka, która była kluczowa dla podbojów Kyrosa, Hegemona, a którą my pozwoliliśmy i pomogliśmy mu zdobyć. No to lećmy. Bach, bach, bach i... Grupa najemników ze Spiżowego Bractwa blokuje drogę do Rozstajów Lethiany. Coś się będzie działo. Interesujące, naprawdę. Powiem wam szczerze, że
Może nie jest to gra o tron, jeżeli chodzi o ilość spisków, które tutaj są, ale takie mroczne gry naprawdę, naprawdę wzbudzają i moją szaloną i sympatię i ciekawość. Ale najpierw zobaczmy, co tu się dzieje i obejrzyjmy sobie teren, bo gdzieś tutaj zostaliśmy i zatrzymani, jak widać. Sorry, kid. Sorry, kid. No, nie wiem, czy ci... Nie wiem, czy ci sorry, ale mi tak. Dobra, ktoś tutaj jest. Wejdźmy sobie. Raczej nie wygląda na, słuchajcie, jakiegoś groźnego. Czy może i groźny jest, ale... Zwój pomniejszy sil cyklicznych energii. Akcent. Dobra. I mamy jeszcze wodę. Weź wszystko. I porozmawiajmy z tym człowiekiem, który nazywa się Welby. Stojąca przed tobą wysoka kobieta rozgląda się po okolicy z niewielkiego wzniesienia. Rzuca ci szybkie spojrzenie i natychmiast wraca do obserwacji. Witaj na żelaznym krzyku, stanowicielu Tunona. Słuchajcie, to jest i przedstawicielka Spiżowego Bractwa. To jest taka gildia najemników, która niekoniecznie jest przymierzona z naszymi wojskami, ale jest raczej neutralna. Nazywam się Welby, pierwszy topór Spiżowego Bractwa, choć nie jestem pewna, czy na to jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Nieważne, nie powinnam obciążać cię swoimi problemami. Doceniam to, że przyszedłeś do mnie, przed rozmową z Raeta Momonem, ale musisz być bardziej ostrożny. Ostatnio jest wyjątkowo drażliwy, jeśli cokolwiek uzna za zniewagę, możesz mieć kłopoty. Ostrożnie dobieraj słowa w jego towarzystwie. W czym mogę służyć? W jaki sposób rozmowa z tobą mogłaby urazić Raetomona? Boże, jak to ciężko się wymawia. Zdecydowałeś się porozmawiać z pierwszym toporem, zanim poszedłeś do pierwszego brata. Udałeś się do ochroniarza przed przywódcą. Co może to oznaczać, że jeśli nie spisek i zdradę? Wiem, że nie powinnam tego mówić, ale chcę cię tylko ostrzec. Postępuj z Raetomonem ostrożnie. A powiedz mi o Spiżowym Bractwie. Jesteśmy najemnikami, tak po prostu. Nie zamierzam udawać, że chodzi o coś więcej. To prawda, że w ostatnich latach wiedliśmy nieco bardziej osiadły żywot niż typowa banda, ale nie zmienia to faktu, że nasze usługi można kupić za odpowiednią cenę. Oboje doskonale wiemy, że jedyne, co zapewniło Hugomanowi naszą lojalność, gdy zawrócił swoje oczy ku rozstajom, to pierścienie, które otrzymaliśmy od głosów. Nawet jeśli w ramach podziękowania zostaliśmy wyrzuceni z naszych domostw. Nie żebym z tego powodu miała coś przeciwko tobie. Gdy podejmuje się decyzję, zawsze znajdzie się ktoś, kto musi za nie zapłacić. Mam tylko nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że nie każdemu sprawia to przyjemność. Raetomon będzie wciskał ci bajki o naszych długach i szlachetnych tradycjach, jakbyśmy byli jakimiś altruistycznymi świętymi, którzy nigdy nie robią nic złego. Ale ta gadka jest równie stara i śmierdząca jak włosy na ogonie sędziwego wodza zwierzchów. Nie zrozum mnie źle. Nie zamierzam przyjmować zleceń, które mi nie leżą, ale pierścień to pierścień. Czyli kasa to kasa. Pójdę więc tam, gdzie poprowadzą mnie pieniądze. Zgadzam się z Raetomonem co do jednego. Wykonaliśmy zlecenie dla Hegemona, ale nie zostaliśmy potraktowani uczciwie. Bractwo jest silne i liczne. Będziemy walczyć do ostatniego żołnierza. Po prostu nie zgadzam się z jego metodami. Co oznacza być pierwszym toporem? Sama bym chciała wiedzieć, stanowicielu. Pierwszy topor chroni pierwszego brata i konsultuje się z nim. Ma być doradcą Raetomona, jego powiernikiem i strażnikiem. Ostatnio zachowuje się niedbalnie, jak paranoik maniak. Nikomu nie ufa. Jako pierwszy topór mam obowiązek chronić pierwszego brata, ale przysięgałam też, że będę stawać w obronie bractwa. Jeśli to oznacza, że trzeba będzie obalić Raetomona, to trudno. W tej chwili mam zbyt wielu popleczników w rozstajach Letiany, żebym mogła mu się przeciwstawić. Jak myślisz, co się stało z Raetomonem? Jeśli mam być szczera, to nie znam przyczyny. Stres związany z dowodzeniem, bitwy stoczone z siłami Hegemona, noc spędzona w starych murach. Z pewnością zabolało go, kiedy zdecydował się usunąć bractwo z rozstajów. Czy to ma jakieś znaczenie? Jego zachowanie stanowi i zagrożenie dla bractwa i należy go powstrzymać, zanim zostaniemy zniszczeni. Obawiam się, że ludzi spotka tu znacznie większa krzywda niż zwykłe myto. W jaki sposób prowadziłaś bractwo? Prowadziłabyś bractwo? Nie traciłabym czasu i środków z powodu małostkowego pragnienia zemsty. Tyle ci mogę powiedzieć. Lubię walkę i lubię pierścienie, a bractwo miało kiedyś pod ostatkiem jednego i drugiego. Teraz pozostał nam tylko strach, podejrzenia i krew. Chcę powrotu z dyscyplinowego regimentu i zamierzam go odzyskać. Może nie zgodzisz, możesz się zgodzić, że potraktowano nas niesprawiedliwie, ale metody, za pomocą których Raetomon szuka odwetu, są godne pogardy. To prawda, przywódca nie powinien zachowywać się jak dziecko, kiedy nie dostaje tego, czego chce. No, powiedzmy, chcemy dostawać, słuchajcie, jej przychylność. Pozwól, że zapytam cię o coś innego. No i tutaj raczej nic innego od niej się nie dowiemy. Czyli mamy tak, jakiegoś gościa, który jest dowódcą kompanii najemników, który sfiksował prawdopodobnie. No i teraz musimy dojść, co się takiego z nim stało. Tutaj widzimy też jakąś rozmowę, jakiś Aster i Will. Pogadajmy z nimi. Osobnik niewielki i ponury stoi przed odzianymi w zbroję żołnierzami. Jego ręce poruszają się żywiołowo, gdy gestykuluje sfrustrowany,
krzycząc na stojącego przed nim człowieka. Absolutnie nie. Niezliczoną ilość razy przebyłem żelazny krzyż i nikt nie pobierał ode mnie żadnego myta. Nie zamierzam płacić go teraz. Stanowicielu, kto jak kto, ale ty z pewnością będziesz mógł mi pomóc. Nazywam się Aster i muszę dostać się do rozstaju Flethiany. Mam tu towary do dostarczenia. Wytłumacz temu człowiekowi, że nie zapłacę myta ani jemu, ani nikomu innemu i że musi mnie przepuścić. Witaj, stanowicielu. Przykro mi, że zostałeś w to wciągnięty. Czasy się zmieniają, co niekiedy prowadzi do takich sprzeczek jak ta. Jestem Will ze Spiesiowego Bractwa. Żelazny szlak znajduje się pod naszą ochroną, a wszyscy, którzy nimi podróżują, muszą przestrzegać naszych zasad. Jeśli ten jegomość chce wyjść na nasze ziemię, będzie musiał ofiarować nam skromny datek. Te fundusze pomagają naszej sprawie i czynią żelazny szlak że bezpiecznym miejscem dla wszystkich podróżnych. Z pewnością obaj potraficie dostrzec w tym sens. A kto tak właściwie pilnuje tego bezpieczeństwa? Ty, kiedy stoisz tutaj z bronią wymierzoną we mnie? Jestem tylko wędrownym kupcem, nie mam zbyt wiele pieniędzy i z całą pewnością nikomu nie zagrażam. Czuwacie nad bezpieczeństwem? Dobre sobie. Jedynym zagrożeniem tutaj jesteście wy sami. Stanowicielu, proszę przemów temu człowiekowi do rozsądku. Wiecie co? Zapłaćmy. Sprawmy się być na razie i ugodowi. Oto zapłata za to, że kupiec, za to, by kupiec mógł przejść tędy cały i zdrowy. Dzięki, stanowicielu, zrobiłeś dziś wiele dobrego. A ty, zbliżę, odsuń się i daj mi przejść. Ależ oczywiście, na to mówi Will. Jednakże, kupcze, upewnij się, że będziesz miał trochę pierścieni w drodze powrotnej. Nie sądzę, żeby twój przyjaciel mógł zapłacić ci za twój przejazd dwukrotnie. Okej, okay, słuchajcie, czyli typowy bandyci, tak naprawdę ci najemnicy pobierają przejście jak trole za most. Pobierają płatę, jak my to jak trole za przejście przez most. Teraz mówi Will. A więc do naszego przytulnego zakątka zawitał stanowiciel. Kto by pomyślał, że coś takiego się wydarzy? Doceniam twoją pomoc w sprawie tamtego kupca, ale obawiam się, że nie będziesz mógł przejść, dopóki nie porozmawiam z naszym przywódcą, Raetomonem. Szczerze mówiąc, kiedy powiedział, że odwiedzie rozstaj Lethiany, myślałem, że oszalał. Wygląda na to, że jestem mu winien kilka pierścieni. Na szczęście wcale mi ich nie brakuje. Co pokorny sługa bractwa może dla ciebie zrobić, stanowicielu? Tylko nie proś mnie, żebym cię przepuścił. Nie ma mowy. Ktoś popełnił błąd i dał temu człowiekowi zbyt wielką władzę. Zaraz dowie się, jaki los spotyka tych, którzy stają mi na drodze. Jeśli myślisz, że możesz sprawić, żeby się ruszył, zrób to. Z przyjemnością. Hej, ty, ścierwo! Masz zamiar ruszyć dupę jeszcze w tym stulecie, czy mamy tu tak sterczeć, myląc ozorami podróżnicy, jak banda staruchów? Mamy do wypełnienia ważną misję, gapienie się na twoją parszywą facjatę i wspominanie starych, dobrych czasów wcale nie przyspiesza jej wykonania. Zwrotka jest dobra. Ruszysz się, czy mam cię posiekać na kawałki? Mi tam wszystko jedno. Pomógłbym wam, ale mój dowódca kazał mi strzec tego mostu. Nikt tędy nie przejdzie bez zezwolenia od Raetomona. Krosie, daj mi siło. Niewiele przyniesie mi to radości, ale naprawdę na to zasługujesz. Zwrotka wykonuje zamach zaciśniętą pierścią, z hukiem uderzając najemnika w twarz tak mocno, że jego głowa odskakuje do tyłu. Poczekaj, przecież robię, co do mnie należy. Przepraszam, jeśli cię uraziłem. Raetomon skróci mi o głowę, jeśli cię przepuszczę. Nic na to nie poradzę. Okej, ktoś tu biegnie. O, mamy, słuchajcie, Wilkamowa. A oto i stanowiciel. Wiedziałem, że cię to zobaczę. Nie wiedziałem tylko kiedy. Jedna wyprawa do rozstaju Flethianych ci nie wystarczyła? Sprawdźmy, co tu chodzi. Aha, czyli przekazaliśmy nie tym, co trzeba i słuchajcie, i władzę. Musiałeś wrócić, gdzie nikt cię nie prosił. Mało ci, że wyrzuciłeś mnie z domu. Przychodzisz jeszcze bardziej uprzykrzyć mi życie. Nie skończyliście jeszcze. Nieważne, w jakim celu tu jesteś, nie obchodzi mnie to. Mam większe zmartwienia na głowie. Gdybyś nie pamiętał, nazywam się Raetomon. Jestem pierwszym bratem, przywódcą Spiszowego Bractwa. Ale jestem przekonany, że już o tym wiesz. Widziałem cię, jak rozmawiasz z Willem i tym wędrownym kupcem. Zjawiasz się i od razu wtykasz nocy w sprawy, które cię nie dotyczą. Nie lubię, jak ktoś wchodzi bez pozwolenia na mój teren, stanowicielu. Mówiłem mu, że musi najpierw pomówić z tobą, Raetomonie. Chciał przejść, ale odmówiłem. Jeśli nie zobaczę twojego sygnału, stanowiciel nie wejdzie do rozstaju Flethiany. Nikt nie wejdzie bez pozwolenia na twój teren. A właśnie, co miała do powiedzenia Welby? Zaczęła już wypełniać swoją głowę kłamstwami na mój temat? Niedługo sobie z nią porozmawiam. Mój pierwszy topór nie może sprzeciwiać mi się na każdym kroku. Wiem, że ona chce wejść na moje miejsce. Pilnuj się, kiedy gościsz na mojej ziemi. Jeśli przychodzisz przysporzyć jeszcze większych kłopotów, wiedz, że jesteśmy uzbrojeni po zęby i zawzięci bronić będziemy tego, co się nam zgodnie z prawem należy. Welby i ja nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale w tej sprawie panuje między nami zgoda.
Jeśli zachowasz niewłaściwie, oboje cię skarcimy. Nie jesteś tu mile widziany. Okej. Dlaczego każesz płacić my to podróżnym na żelaznym szlaku? Nie wiem, dlaczego wtrącasz się w sprawy bractwa, stanowicielu. Dość powiedzieć, że środki uzyskane z myta pomagają nam w utrzymaniu bezpieczeństwa w okolicy rozstaju Fretiany. Opowiedz mi o spiszowym bractwie. Jesteśmy skromną grupą o szlachetnych i długich tradycjach trwania po stronie dobra i honoru. Jeśli zalęgnie gdzieś się niegodziwość, którą trzeba wyplenić, zawsze służymy pomocą. O, wygląda na to, że jesteście szlachetnymi obywatelami. Owszem, stanowicielu. Cieszę się, że w końcu ktoś to dostrzegł. Mam dość słuchania, że jesteśmy najemnikami albo płatnymi zbójami. Bierzemy pieniądze za swoją pracę, z czegoś musimy żyć. A powiedz mi o Elby. Wiązałem wielkie nadzieje z nią na stanowisku mojego pierwszego topora. Dobra pasa bractwa powinna być najważniejszym celem dla każdego członka. Chyba zapomniała, gdzie jej miejsce. To nie ona jest dowódcą tego oddziału, tylko ja. Jeśli nie przestanie sięgać za wysoko, będę musiał zastąpić ją kimś, komu nie obce jest posłuszeństwo. Nie jestem mile widziany na twojej ziemi? To już nie jest twoja ziemia. Taką zuchwałość poprzedza zawsze bolesny upadek, stanowicielu. Być może obecnie nie kontroluję rozstajów Letiana, ale obaj wiemy, że własność to rzecz ulotna. Rozstaje pozostaną moim domem, a twoje rzekome panowanie nad dalszym życiem tego nie zmieni. Dlaczego rozstaje Letiane są tak ważne dla spiżowego bractwa? Poproszono nas o wykonanie zadania i zrobiliśmy to. A wtedy? Wyrzucasz nas z domu. Według wszelkich praw miasteczko należy się nam, a tu nagle Kyros wyciąga po nie łapy. Zamierzam je odzyskać, nie pozwolę tej sprawie przeschnąć. Chroniliśmy rozstaje przez lata i nawet umożliwiliśmy siłą hegemona prowadzenie tu interesów na prośbę Nerata. Nie zrobiliśmy, o co nas proszono i ta ziemia... Nie, zrobiliśmy to, o co nas poproszono i ta ziemia należy do nas. Mówisz, że nie robicie tego dla pieniędzy, ale właśnie z tego powodu walczycie, rozstaje Letiany. Nie podoba mi się ani twój ton, ani insynuacje, stanowicielu. To kwestia zasad, wykonaliśmy usługę i zapłacono nam za nią. Nie próbuj gładkimi słówkami spłucić złożonej sytuacji. To nasz dom, to mój dom. Będzie należał do mnie i do nikogo innego. Jeśli przyszedłeś tu wyłącznie po to, by obrażać mnie i moich ludzi, radzę ci odejść. Uważaj na słowa, kiedy rozmawiasz ze stanowicielem. Nie obchodzą mnie siły hegemona. Już zebrałem owoce swojej lojalności i nie powtórzę tego błędu. Odebrałeś mi dom, ale go odzyskam. Nie będę uciekał, kiedy podniesiesz na mnie swój głos, sługusie. Muszę się dostać do rozstaju Letiany. Jeśli mam cię przepuścić, musisz obiecać, że będziesz się zachowywał. Mam dość problemu z pozostałymi, nie potrzeba mi jeszcze zachodu przez pilnowanie ciebie. Uważaj więc. Może nie panuję teraz w swoim mieście, ale mam wszędzie oczy. Jeśli zaczniesz mącić, dowiem się. Przepuść stanowiciela. O, przepuścił mnie. Jeśli spróbuję utrudniać przejście jemu i jego ludziom, będziesz miał do czynienia ze mną. Odejdź, wkrótce znów porozmawiamy. Słuchajcie, udało się. Mam nadzieję, że nie. Rataman kazał cię przepuścić, stanowicielu. Idź więc. No, moi drodzy, udało się przejść. Wprawdzie nie mamy tutaj przyjaciół jakby zbytnio wielu, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy uzyskać. Może uda się jeszcze z Welby porozmawiać. Wróciłeś, stanowicielu. Dlaczego zmuszacie podróżnych do płacenia myta? Rathamon powiedziałby, że mamy taką powinność i część mnie byłaby skłonna się z nim zgodzić. Ale gdyby ktoś mnie przycisnął, powiedziałabym, że chodzi o jego urażoną dumę, a on tylko szuka rewanżu. Czasami potrafi zachowywać się jak dziecko. Po prostu miej się na baczności. Ostatni nie wydaje się być w pełni władz umysłowych. Strasznie jest patrzeć na to, kim się staje. A co z przysięgą złożoną przywódcy, najemniczko? Wiedziałem, że twoją lojalność można kupić, ale nie sądziłem, że możesz posunąć się do zdrady. Plany Rathamona mogą zgubić cały nasz oddział i nie zamierzam do tego dopuścić. Jestem lojalna. Nie ślepa oddana komuś, kto chce, żebym rzuciła się dla niego w przepaść. Okej, dobrze. Okej, czyli przejdziemy. Na razie tutaj jakby nie ma tragedii. Zobaczmy, czy tutaj coś na dole jeszcze nie ma. Ja sobie będę tabował, że tak powiem. Jakieś zwłoki są, słuchajcie. I wyglądają mi na wzgardzonych, albo tych ich magów, zwanych kruszycielami. Co jest takiego ważnego w tych zwłokach? To żołnierze armii hegemona, którzy zawędrowali za daleko od rozstajów Letiany. Będę mógł spać spokojnie, kiedy oni wszyscy trafią martwi do ziemi. To jedyne miejsce, którego są godni. A jeśli będą się tak rozdzielać, ułatwią nam zadanie, kiedy bractwo sięgnie po to, co się nam zgodnie z prawem należy. Jak zamierzasz zająć rozstaje Letiany? Dlaczego o to pytasz? Welby chce pokrzyżować moją strategię? Nie, no nie będę. Nie będę, słuchajcie, go atakował.
Myślę, że coś się jeszcze wydarzy w związku z tym. Bo to byłby taki nóż w plecy. Will? No dobra, idziemy dalej. Tutaj raczej wszystko żeśmy obejrzeli. A tu jeszcze nie byłem. Czemu mam nie pójść sobie tutaj? Ale nie widać, żeby coś tu jeszcze było, moi drodzy. O, chyba coś znalazłem. Tylko nie wiem gdzie. O, dokładnie, jest coś tutaj, słuchajcie, widzicie? O, w tym miejscu, dokładnie tam, gdzie myszką pokazuję. Zestawy obozowe, większa mikstura lecznicza, pięknie, żywa śmierć. Czyli znalazłem jeszcze jakąś ukrytą skrytkę przy okazji. No to lećmy. Wieża zmierzchu. I rozstaj Letchiany. Dobrze, teraz z kim mamy tutaj porozmawiać? Okej, musimy z kimś pogadać, zdecydowanie musimy z kimś porozmawiać. Stój natychmiast, stanowicielu, ani kroku dalej, nie jesteś mile widziany w rozstajach Meretiany. O kurde, zostaliśmy zaatakowani. Ostrzegam, zabijamy cię, jeśli natychmiast nie zawrócisz. Zastrasz, zaatakuj. Radzę ci stąd zmiatać i to już, bo zrobi się paskudnie. No słuchajcie, wzgardzeni nas atakują, więc trzeba będzie zareagować. Ty naprawdę postradałeś zmysły. Może krążące opowieści o tobie są prawdziwe. Nie zostaną, żeby się przekonać. No i zwiali, słuchajcie. Ale ktoś tu został. Dobra. O, grubo. Dobrze, słuchajcie, to jest mag, więc od razu tutaj trzeba jakoś zareagować. Will do. Pięknie. I jeszcze raz mur. No. Bardzo ładnie. I teraz spróbujmy jeszcze wykonać to. Nawałnica strzał albo żelazna burza. Nawałnica strzał, czemu nie? No. O kurde, to było mocne, słuchajcie. Taki naprawdę hit. No, słuchajcie, tutaj będziemy mieli mały problem, ponieważ rozstaje Letchiany są we władzy i wzgardzone, w związku z tym jest jak jest, tak? Zapiszmy grę od razu. Podejrzewam, że to nie jest jedyna walka, która nas tutaj czeka jeszcze. Co tu jest? Solidny metalowy pręt, dobra. Mam jakieś dziwne wrażenie, że tu coś się jeszcze dokładnie wydarzy. Dobra. I teraz pokażę wam, jak działa jeden bardzo fajny czar. Nazywa się on... Grobowe światło. Nie, nazywa się on inaczej. Oczyszczająca woda. Nie, to jest ten, przepraszam. Uścisk Teratusa. Słuchajcie, zobaczcie, co się wydarzy. Nacisnąłem ten czar, ona będzie teraz czarować. Wszyscy unoszą się w powietrze, a pozostali jakby i przeciwnicy otrzymują naprawdę bardzo duże obrażenia. Wystarczy popatrzeć, prawda? Zobaczcie, jak dużo. Czar obszarowy, no, niezwykle, niezwykle groźny. Tak jak powiedziałem. Okej. Okay. Nie jest łatwo. Musimy, że tak powiem, odbić zostaje Letchiany z rąk wzgardzonych. No nie jest to proste.
Harald Spiczowy z nami porozmawia? Nie bardzo. Wszyscy są wystraszeni teraz. Tu nie przejdę raczej. Ale tutaj coś mam jeszcze. Co my tu mamy? Mroźne kajdany. Zimny odprysk. Okej, weźmy sobie je. Przy okazji awansowaliśmy, więc może tutaj od razu to i wykorzystajmy. Co my takiego mamy? 100 pięści. Bardzo dobrze. Czyli to jest ulepszenie tego i... tego i... talentu. Zapisz. I przy okazji... podwyższmy sobie walkę dwoma brońmi. Dwiema brońmi, przepraszam. To chyba to będzie. Dokładnie. Zapisz. I lećmy dalej. Całkiem interesująco. Atletyka oczywiście. Zapiszmy grę, jak zwykle. I lećmy dalej. O! Tutaj mamy ich dużo, słuchajcie, więc... może być groźnie. Ja zrobię inną akcję, po prostu się prześpię. Bardzo dużo przeciwników, w związku z tym uważam, że stracę może i na sen bardzo dużo czasu i stracę zapasy, ale rozsądnym jest używanie tego czaru właśnie przy tak dużych i siłach. Przecież jest ich tutaj bardzo dużo i teraz absolutnie go bardzo szybko użyję. Bach! O, szlak by trafił, to nie było łatwe. No i załatwili mnie. Oj, niedobrze się wydarzyło, bardzo niedobrze. Czy ja mam jakieś... O właśnie, zróbmy tak. Dobra. I teraz uścisk Ceratusa, nie ma co czekać. Musimy wytrzymać. O właśnie. Jakimś cudem się udało. No, jeszcze raz. O to mi chodziło, dokładnie, słuchajcie, moi drodzy. Kto to jest w ogóle? Wintara jakaś. Bardzo jakaś niebezpieczna kompanienka. Ale nie szkodzi. Mamy tutaj jeszcze parę w zanadrzu wściekłość furii. Ataków. I możemy jeszcze użyć na przykład ten, nawałnica strzał. Dobrze, bo tutaj nie jest za dobrze. O, przy okazji też jakby rzeź w rozstajach, dokładnie tak. Gdy ostatni z wrogich żołnierzy pada martwy, do rozstajów Lethiany zwolna wraca normalne życie. Słuchajcie, udało nam się przetrwać, że tak powiem, tą walkę. Zobaczmy, co się wydarzy teraz. No nic się nie wydarzyło. Poza tym, że mamy tutaj jakieś bardzo dobre widze i rękawice. Yes. No i nikt z nami raczej nie będzie już walczył, z tego co ja widzę. A tu łazi co? Co to tutaj w ogóle jest, słuchajcie? Coś tu łazi, aż jestem ciekaw. Jakieś niezwykle interesujące zwierzę. Słuchajcie, to jest zwierzec prawdopodobnie. Nie znosi smrodu ludzkiego legowiska, pali nozdrza, jak jest gorzki jak żółć. Okej, okay, dobra, mamy tutaj trochę sprzętu różnego rodzaju i różnego rodzaju drobiazgów, które oczywiście warto pozbierać. Chalcedon, jak w Baldur Gates, jest nieźle. Tutaj jeszcze jakieś mamy jakieś Biotusa. To prawdopodobnie jest jakiś kupiec. Sprawdźmy.
Witaj, przyjacielu. Co cię sprowadza do mojego skromnego stoiska? Szukasz czegoś konkretnego, czy po prostu chcesz przejrzeć moje towary? Czy możesz mi powiedzieć coś o tej pieczęci? Znalazłem ją w studni Wendriena. Nigdy niczegoś takiego nie widziałem. Będziesz musiał zapytać innych kupców. Okej. Rozumiem już, o co chodzi. Musimy się popytać o pieczęć, którą znalazł Tunon, celem udowodnienia jakby i zdrady. Awansujmy od razu naszych towarzyszy, to jest bardzo ważne. Mówimy tutaj o zwrotce zdecydowanie, która daje nam śmiercionośne otwarcie i parę innych ciekawych również i... Zapisz, tak. I tutaj jeszcze dajmy jej łuki czy dwie bronie, słuchajcie. Dwie bronie, 63. 64 zapisz, ok. I jeszcze Barik oczywiście, który odniósł rany, ale ponieważ awansował, to automatycznie jakby i te przypadłości z niego zeszły. Broń dwuręczną Barikowi podnieśmy. Dokładnie, zapisz. I dodatkowo jeszcze dajmy mu umiarkowanie zwiększone na obrażenia zadawane w zwarciu bronią jedną i dwuręczną. To jest zdolność pasywna, ona się z całą pewnością jej przyda. Ok. Ale teraz powiem tak, eksploracje i rozmowy z mieszkańcami rozstaju Fletchiany pozostawimy sobie na kolejny odcinek, no bo później prawdopodobnie zaczną się już, mam nadzieję, walka, skończy się ciągłe czytanie, od któregoś dziela mi się głos. Mam nadzieję, że sposób prowadzenia let's playa wam odpowiada, że podoba wam się Tyrany jako takie, bo naprawdę jest to arcyciekawa gra. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich i z rozstaju Fletchiany żegna was serdecznie Wilko, cześć!